Więc przystąpimy do procedowania tutaj druku. Druk numer 515, projekt zarządu. 515, przepraszam najmocniej, ja już jestem na końcu sesji. 511, to projekt zarządu. Prosiłbym tutaj o zreferowanie do pana przewodniczącego Daniela. Tak, to jest też projekt uchwały, na którym to jest kwestia, która posiada pan Tydor, nawet jeszcze poprzedni przewodniczący, więc w tej sprawie interweniował w Gicie, tak? Było obiecane, że ten ruch komunikacyjny w ciągu ulicy Majora i Powstańców zostanie wprowadzony. Chodzi o to, że jak dotychczasowo w ciągu dnia poprzedniego i w okresie świątecznym jeździ ta piątka tamtą częścią gospodarza Batowickiego, tak w dniach podczas Dni Wszystkich Świętych po prostu tamtędy nie kursuje żaden autobus, żadna linia komunikacyjna, przez co mieszkańcy ulicy Majora i Powstańców, a też uwzględniamy mieszkańców po ulicy Powstańców 26, gdzie około 1000 osób mieszka, głównie osób starszych, proszą nas o to, abyśmy podjęli decyzję już teraz, a to, aby w przyszłym roku tą komunikację utrzymać, podjąć już prowadzić komunikację, która będzie nowa w ciągu tych ulic. Dziękuję bardzo, otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pan Stanisław Szczęski. Proszę państwa, ja wstaję od szczęśliwości, popieram ten projekt. Proponowałbym projekt, który chciał ustawić, zwłaszcza w ostatnim, żeby nie ograniczyli się do ulicy Majora i powstali dla tej Uświęcza Wyskowskiego, ponieważ też mieszkańcy z tych ulic też, że tak powiem, korzystają z tej komunikacji. A ponadto bym uzupełnił, że były też postulaty Spółdzielni Mieszkań Elektroniki Czerwonej, która w tej sprawie pisała przez 3 lata z rzędu bezskutecznie. W związku z tym mam taką propozycję, aby w uchwale, przepraszam, w uzasadnieniu z taką maleńką zmianę prowadzić. Uchwały podejmie się w związku na początku, gdy w związku z brakiem jesteś na tylko pytanie tak, bo my napisaliśmy ulicą Majora i ulicą Powstańców, bo to gdzieś to ułożymy tutaj, jak będzie po rozwoju gospodarczym. Ale wraca, czy to znaczy, że co, że będzie wraca? Może nawet od Łebkowskiego, bo rzeczywiście ten kawałek dojdą. Natomiast nie ograniczył się ulicą Powstańców 26, bo Powstańców następne to też. Nie, ale tam chodziło inaczej. Kolega dał przykład, że w samym roku Powstańców 26 mieszka około 1000 osób. A tu generalnie chodzi o to, żeby ruch na ulicy Powstańców w okresie świąt... Na Majora mieszka więcej niż 1000, ponieważ tych bloków jest więcej. Okej. Na samym Majora. Co tak? Tak, to jest. Ja bym ograniczył nie tylko Powstańców 26, ulica Majora i Powstańców. 26 bym wykreślił. Pozostały dostawy i na drugiej dzielnicy szerokiej Broni Czerwonej i dodałby te ze Broni Czerwonej. Okej, ja to proszę, ale się może 26, proszę wstać, wybaczcie. W paragrafie pierwszym masz mowy. No. We wszystkich świętych kursujących przez ulicę Majora i mowy Powstańców. Tak, dobrze. Tu można zrobić, że ulica będzie Powstańców, a w samym roku może dalej 26. Tak, a tu wkreślę. Dobra, na pierwszym roku pierwszy Majora. Tutaj jest najbardziej sensowne. To jest autopoprawka zarządu tutaj. A jeszcze dopisam, że te interwencje spółdzielni mieszkaniowej Broni Czerwonej. Bo też tak jak co roku... Moje zdanie na końcu tej sprawy były również liczne interwencje spółdzielni Broni Czerwonej, która nie otrzymała. Otrzymała, że się nie da. To po mnie będę to mi się też tak bardzo. O to, żeby w uchwale było. Ale prawda jest taka, że... Żeby nie było, tylko dzielnica zwała, to nie? To jest podzielnia chyba. Dziękuję bardzo. Nie, nie, nie. Sprawie interwencji jest ten Broń Czerwony, który pozostał bez rozrzewu. Nie, nie, nie. Bo powiedzieli, że nie da. No, ale bez rozrzewu w sensie takim, że nie stał za wysoką. Nie uwzględniony. Nie uwzględniony. Bez skutecznej realizacji. Zresztą ostatnio. Czyli jak chcecie. Jak nie uwzględniono. Nie będę tutaj, nie będę tutaj.
Teraz jest pytanie, czy chodzi o to, że w wniosku jest o utrzymanie, tak? Rafa, tak się to brzmiało. Utrzymanie linii komunikacyjnej. Pozostawienie. Utrzymanie ruchu komunikacyjnego. Nie, żeby prowadzić do utrzymania. Państwo drodzy, komunikacja funkcjonuje przez cały rok, tylko jest znoszona, zniesiona jest w okresie Dnia Wszystkich Świętych i w tym okresie. Okay, ja więc my chcemy, żeby ona została utrzymana. Ale poprawkę zmiany, aby umożliwić taki wniosek, aby była zmiana obsługa komunikacyjna. Proszę Panią. Ja proponowałam, żeby paragraf pierwszy brzmiał trochę inaczej. Prezentuje się to prezydenta miasta Krakowa, że infrastruktury komunalnej transportu w Krakowie oraz MSPK, a utrzymanie w okresie Wszystkich Świętych ruchu komunikacji miejskiej przez burmistrza Majora i te powstańcy nie może być utrzymanie ruchu interesujący, bo to jest nielogiczne. A utrzymanie ruchu komunikacji miejskiej? O utrzymanie ruchu komunikacji, utrzymanie w okresie Wszystkich Świętych ruchu komunikacji miejskiej przez ulicę Majorą. Nie ma Proszę bardzo, Panie Jacku. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Wysoka Rado, moi drodzy, mamy też taki problem, powiem szczerze, z autobusem, który jeździ przez cały okrągły rok do cmentarza Raszowickiego. Ale dobrze, no to jest związane z komunikacją. Proszę, proszę Panie Jacku. Który jeździ przez okrągły cały rok z Ugorka po cmentarza Rakowickie. I właśnie w te dni, kiedy najbardziej go tam potrzeba, to starsi ludzie, którzy czasem nawet, a wiadomo, Ugorek jest już no właściwie osiedlem staruszków, co to dużo mówić, co widać i powinien, prawda? Ale żarty na bok. Są to osoby, które naprawdę dojście przez całą długość ulicy Grochowskiej, to jest bity kilometr do cmentarza Rakowickiego, też sprawia ogromny kłopot. Ja wiem, że tam wtedy jest jednokierunkowy ruch, ale wszystko się da. No tak, bo najbliżej 124 przejeżdża wtedy na końcu Grochowskiej. Przy Białuszu się zatrzymuje. Jest w ogóle wycofana ta pętla, którą robi przez cały okrągły rok koło Cmentarza Grochowskiego. Nie wiem. Mamy inżynierów od ruchu drogowego i od ruchu miejskiego. Wobec tego jaka moja byłaby propozycja? Żeby zamiast komunikacji miejskiej wpisać autobusowej i dołożyć także cmentarz Rakowicki. Co się będzie, bo tam jest tramwajowa, oczywiście jest, to żeby do wiecie wstąpił po drodze mu było. Trzeba wyjechać pod Białe Domy i dopiero no, zrobiliśmy cmentarz Bartowicki, celowo zrobiliśmy cmentarz Bartowicki, po to, aby tam było miejsce przesiadkowe do wszystkich innych cmentarzy w Krakowie. To dobrze, ale sprawa, którą w tej chwili poruszam, dotyka zupełnie innego rejonu, a podobnie ważnego problemu. Więc jeśli Państwo zechcecie, byłbym wdzięczny, gdyby była poprawka polegała na tym, że komunikacji autobusowej, bo i tu jest autobusowa, i od tu i tu chodzi autobusowo, i po kropce, zamiast kropki i cmentarza Rakowickiego. A jak to inżynierowie zrobią, to jest problem. Nie myślą. Znaczy ja myślę, że tak, że może byśmy zrobili, ewentualnie pozostawili to teraz w takiej formie, jak mamy, jest to wniosek dotyczący cmentarza Bartowickiego, a na następną sesję poprosimy tu Pana, żeby Pan też przedstawił, w których miejscach jest jakby niedosyt tej komunikacji i... Ja mówię o jednym miejscu, żeby autobus 124 także jechał po stałej trasie. 124 normalnie jak jedzie, jak ma. No
tak, ale jest wycofany z tamtej części. No, jest wycofany. Myślę, że jeżeli robimy taką uchwałę, za miesiąc możemy o tym zapomnieć, bo będzie po świętach, będą inne sprawy. No właśnie. No tak, ale jak robimy taką uchwałę, to myślę, że możemy po prostu zrobić. Prawda. Tu jest niewielka różnica, bo autobusowej i tak dotyczy uchwała, tylko autobusowej i cmentarza Rakowicz. Rafał, jeszcze pan radny. Wydaje mi się, że tu zasadne było słowo to miraż, bo to są dwa jakby odrębne rejony, one są spięte w święta liniami specjalnymi, żebyśmy my też nie stracili jakby z oczu tych celów dwóch. Zróbmy dwie odrębne uchwały. Też tak, tak, tak samo to by było za tym wody też 184. To zrobimy inaczej, myślę, że tak. I pani zróbmy tak. Tutaj sobie zamkniemy cmentarz Batowicki tą uchwałą, a w styczniu przygotujemy drugą uchwałę do przodu cmentarza Batowickiego. Określimy, w których częściach, gdzie jest problem i myślę, że tak możemy to rozwiązać. Dobrze? Teraz to wracamy. Ale problem tutaj prosiłbym jeszcze Panie Radny, a ewentualnie do zarządu, żeby przedstawić informację, a my po prostu, żebyśmy pamiętali na styczniu o tym. A tu bym prosił jeszcze do Pani Radnej Ani Wantuch o poprawkę, jak Pani zgłaszała tej poprawki, czy na piśmie, czy... No, powinna... Bo ona powinna być na piśmie zgłoszona, jeżeli mi się wydaje, że... Jeżeli mielibyśmy ją uwzględnić i formalnie... Trzeba być w lokalce. Nie, to nie
Przedstawiona poprawka pani radnej, panowie Waldo, 511. W paragrafie pierwszym nie stosuje się do prezydenta miasta Krakowa, przecinek ZIKIT-u w Krakowie o ZPK w Krakowie o utrzymanie w okresie wszystkich świętych ruchu komunikacji miejskiej przez ulicę Majora i ulicę Powstańców do cmentarza Bartoszewskiego. Może to w ciągu może być, jak to już nie może być. Mimo, uważam, że nie może być ruchu pulsującej, bo też przez ulicę Majora i Powstańców. Dobrze, myślę, że rozsądnie. Postulujmy tą poprawkę do ruchu. Proszę bardzo, to jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo, kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał, nie widzę. I teraz jeszcze tutaj... Moment, jeszcze mamy poprawkę tutaj do tego drugiego. Tak, autopoprawkę zarządu dajemy w uzasadnieniu. Moment, w uzasadnieniu po kropce. W tej sprawie interweniowała również Spółdzielnia Koni Czerwonej, której liczne postulaty nie zostały uwzględnione. I to dopisujemy tutaj do uzasadnienia. I teraz prosiłbym o przegłosowanie druku 511 wraz z poprawkami. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta.